Jest takie miejsce, gdzie dziewczyny lubią rozmawiać, gdzie zrzucamy maski, zmywamy makijaż, zdejmujemy nie zawsze wygodne ubrania. To miejsce relaksu, dziewczyńskiej intymności, nasza strefa komfortu. Zapraszam Was na sparring. Katarzyna Dąbrowska, redaktorka naczelna Glamour. Bardzo, bardzo mocno schudłam, bo chciałam się przypodobać otoczeniu komuś, nie zwracając na konsekwencje, jakie później mogą z tego wyjść na tamten moment i w latach późniejszych, tak się okazało. Więc tak, no już miałam podejrzenia anoreksji, też miałam kilka lat miesiączki. No i te problemy ogólnie tak całego organizmu później, jak też po latach mi wyszło. Na tamten moment to nie, po prostu dla mnie to było naturalne, że to jest mój styl życia, nie miałam problemu z trzymaniem diety, święta, wyjazdy, ja w Stanach byłam z parowarem, wiesz, nie wzięłam dwóch par więcej butów, tylko wzięłam parowar, bo musiałam sobie gotować w pokoju. Pamiętam, to był wyjazd na zaproszenie Marcina Gordata, potańczyłyśmy na NBA kilkukrotnie i to był nasz pierwszy wyjazd. Pamiętam, miałyśmy dwa pokoje przydzielone takim drzwiami, które były też takie łączone przez pokój, przez drzwi. To dziewczyny mnie nienawidziły, bo ja oczywiście, wiesz, stara kulturystyka mówię, czyli kurczak, brokuły i ryż, więc takie zapachy różne w tym pokoju były, ale ja sobie wtedy w tym parowarze robiłam jedzenie na cały dzień, bo było bardzo intensywnie, wiadomo, szukanie siłowni, jakieś po prostu kombinowanie, nie sklep i tak dalej, gdzie moje dziewczyny to w ogóle, wiesz, no high life w tych Stanach, a ja musiałam fokus, bo ja wracam i mam zaraz starty. Mnie nakręcało, wiesz, kolejny tytuł, progres sylwetkowy, jakieś zaproszenie gdzieś na wywiad, wiesz, tu jakiś ten, że tak było fajnie. Czasami było tak, że jesteśmy bardziej gładkie, czyli bardziej, powiedzmy, nie aż tak mocno odwodnione, czyli taka bardziej, powiedzmy, dostępna sylwetka, wytrenowana, ale czasami były zawody, gdzie musiałam naprawdę mocno dociąć tak, że, wiesz, żyła na żyle i po prostu krata taka, że, wiesz, można trzeć coś na tym brzuchu, tak? Więc to było zależne naprawdę od danego sezonu. Ciężko było się czasami wbić w dany kanon. Ale mi bardzo mocno pomogło na scenie to, że miałam doświadczenie z tańca, bo ja nie miałam problemu, żeby zaprezentować swoją sylwetkę, żeby pokokietować, żeby się uśmiechnąć do jury, trochę do publiczności. Nie bałam się kamer, nie bałam się świateł. Ktoś, czytając moją historię, pomyśli, kurde, jestem taka sama jak ty, perfekcjonistka, wszyscy są ważniejsi ode mnie, ja jestem na szarym końcu, nie wiem, w pogoni za celem po prostu lgnę, po prostu jak zaślepiona. Czy ty mówisz teraz o sobie? Tak, bo ja tak miałam. Wiesz, ja całe życie byłam na walizkach, cały czas byłam poza domem, a jak właśnie startowałam w zawodach, studiowałam, bo jeszcze tak to było, startowałam w zawodach, studiowałam i jeszcze tańczyłam jako cheerleaderka. To było wszystko w jednym czasie. Dobrze, że ja nie miałam chłopaka wtedy, bo ja bym w ogóle mnie chyba szybciej zostawił niż... Więc ja byłam bardzo sfokusowana na siebie, jakby dlatego ja byłam sama w swoim świecie. Cześć Kasiu. Cześć Kasiu. Dzisiaj moją gościnią jest Kasia Dziurska, trenerka fitness, mentorka, dziewczyna, która inne dziewczyny zachęca do zdrowego stylu życia opartego na sporcie. To może zacznę tak. Dzisiaj już jesteś po treningu? Po takim delikatnym rozruchu, że tak powiem. Po rannym rozruchu, tak. 5 km przebiegnięte razem z moim Janem i pierwsza część dnia zaliczona. Ale wieczorem oczywiście jeszcze trening motoryczny, także... Jeszcze druga część przede mną. A słuchaj, czy ty sobie wyobrażasz w ogóle, że w twoim życiu nie ma sportu? Nie, absolutnie nie. Ja całe życie coś robię. Zaczynałam od tańca, od rytmiki, przepraszam, miałam 4 lata, jak moja mama zaprowadziła mnie pierwszy raz na zajęcia z rytmiki w naszym przedszkolu. W Nidzicy? W Nidzicy, tak, w moim mieście rodzinnym. A później mój, tam przychodził taki pan, no, w naszej świętej pamięci, mój późniejszy trener od tańca przychodził właśnie prowadzić z dziećmi rytmikę i zauważył we mnie jakiś taki mały dryg do tego, że się nie bałam wychodzić do środka kółeczka, coś zatańczyć, coś z nim. I zaprosił mnie na zajęcia taneczne do naszego nidzickiego Domu Kultury i tam zaczęłam swoją przygodę z tańcem. I od tamtej pory cały czas coś. Cały czas. Nawet moja mama chodziła, pamiętam, był taki czas, moja mama była nauczycielką i była taka pani Irenka u nas w Nidzicy, która prowadziła zajęcia fitnessowe. No i panie nauczycielki się zgadywały po pracy i po prostu na taką godzinkę rozruchu z panią Irenką sobie chodziły na fitness. I ja z mamą wtedy szłam również, no tam próbowałam się coś rozciągać, trochę z nią trenować, więc już takie pierwsze obycie właśnie z takim fitnessem już miałam za czasów dzieciństwa. Więc fajnie się to rozwinęło później. A ty pamiętasz te emocje związane właśnie z tym, jak się czułaś w czasie tych ćwiczeń albo po nich? No bo musiało być coś takiego, co cię pociągnęło, że związałaś życie swoje zawodowe ze sportem. Dla mnie to zawsze było naturalne, że się ruszam. Okay. I mimo tego, że na przykład nie szłam na te zajęcia, ale później dojść
cały czas tańczyłam, więc w sumie dla mnie to było takie, że dzień jak dzień. Jakby nie wyobrażałam sobie dnia bez pójścia na zajęcia popołudniowe taneczne. Oczywiście szkoła na pierwszym miejscu, mówię, moja albo nauczycielku jeszcze w mojej szkole. Priorytety musiały być. Były priorytety oczywiście. Ja zawsze byłam tak też, oczywiście to nie było jakieś mocno pilnowane przez moich rodziców. Ja zawsze czułam, że po prostu jest czas na obowiązki i oczywiście na przyjemność później. I idealnie to sobie wszystko łączyłam i miałam dobre oceny, więc oczywiście czas na dodatkowe zajęcia zawsze się znajdował. Poza tym w małym mieście to też wszystko łatwiej idzie, bo nie trzeba jechać pół godziny czy godzinę w korku, prawda? Tylko tata mnie szybko podwoził na nasz zamek krzyżacki, tam się odbywały zajęcia, więc też fajnym klimacie, tam były też zawody taneczne, więc naprawdę to bardzo miło wspominam, super to był czas. I nie wyobrażam sobie też po prostu, jak mogłabym inaczej spędzać popołudnia, co siedzieć na podwórku tylko, albo no nie wiem, w domu przed komputerem, no wtedy też były też inne czasy, tak? Wtedy przed telewizorem, telewizorem, tak, nie było komputerów takich, może gdzieś tam jakiś jeden był u nas w mieście i no telefonów też tak nie było, nie miałam, więc no... Ale to było coś... Taniec był super dla mnie takim... Nie wiedziałam, czy to jest jakby wyrażenie siebie, tylko po prostu się bardzo dobrze przy tym bawiłam. Uśmiechałam się, miałam dużo koleżanek, dużo kolegów, uwielbiałam pracę z grupą, wyjazdy, bo bardzo szybko też zaczęłam wyjeżdżać sama. Moja mama była oczywiście też jakiś czas w takim naszym samorządzie tanecznym, że rodzice po prostu jeździli z dziećmi na różne zawody i obozy, ale też bardzo często sama jeździłam, więc bardzo też szybko się usamodzielniłam, więc to też mi dużo dało po prostu, tak, że byłam taką, szybko dorastałam dzięki temu, że mogłam tańczyć. A czy wtedy już w tej rodzinnej Nidzicy widziałaś w sobie takie zalążki tego, że ktoś może za tobą pójść, że ty potrafisz ludziom dać inspirację, albo czegoś ich nauczyć, albo być taką liderką? W Nidzicy jeszcze nie, okay. Później to się zaczęło, jak poszłam bardziej w fitness. Ale w Nidzicy czułam, że po prostu ja muszę coś z tym tańcem zrobić, ogólnie z ruchem w przyszłości. Oczywiście były pomiędzy tym myśli, żeby pójść może na inny kierunek studiów niż tylko związany właśnie ze sportem. Próbowałam aplikować też na inny kierunek studiów, na prawo w tamtym czasie. Bo finalnie skończyłaś? Finalnie skończyłam oczywiście na WF-ie w Gdańsku, jestem magistrem turystyki, ale też z tytułem oczywiście instruktora fitness i trenera personalnego. Więc później dopiero zaczęło się to tak nakierunkowywać, że mogłabym kogoś inspirować. I to wyszło od mojego znajomego, którego pozdrawiam, Pawła, bo on to były początki social mediów i on pamiętam, tak bardzo tak się trzymaliśmy. I próbował ze mną czasami tą siłkę pójść na jakiś trening i mówi, Kaśka, kurde, tak super to wszystko robisz, wiesz, widzę jak dużo pracy w to wkładasz, że pójdziesz na ten trening, że jesteś zmotywowana, że nie wiem, chcesz zmienić swoją sylwetkę, coś, bierzesz jedzenie na wynos, nawet nie mówię tutaj o jakimś komponowaniu diety, po prostu, no, że nie zjesz na mieście czegoś, tak? A wrzucaj to na swoje social media, bo mnie to inspiruje, może kogoś też zainspirujesz. I tak się zaczęło od Facebooka, a później jak powstała kolejna platforma, to tam się przerzuciłam też i tak już równolegle tutaj prowadziłam. I od tego momentu właśnie tak się zaczęło od niego, że mogę kogoś zainspirować. I mimo, że to była moja taka codzienność i nie sądziłam, że to jest coś nadzwyczajnego i to może komuś dać kopa do działania, to tak też się stało. No wiesz, wynikało to jakby z ogromnej pasji. Zawsze ludzie tak, wiesz, widzą, że ktoś jest prawdziwy i za tą pasją idą. A ja chciałam zapytać, bo ty mówisz właśnie o tym, że ci to sprawiało radość, że nie widziałaś w sobie innej drogi, ale w którym momencie zauważyłaś też, że sport buduje ciało i że przekłada się na to, że nie wiem, wyglądasz dobrze. Czy to w ogóle kiedykolwiek był aspekt tego twojej aktywności? To jak wyglądasz? Był taki moment, ale też dopiero później na studiach, bo dla mnie to po prostu, tak jak wspomniałam wcześniej, to była pasja, lubiłam się ruszać, lubiłam próbować różnych sportów, nie tylko taniec, ale później jak zaczęłam trenować na siłowni, gdzieś chodziłam na crossfit, biegałam, byłam w klasie sportowej, więc też miałam mocne predyspozycje, żeby biegać na krótkie dystanse, na 60 metrów, bo ja mam krótkie nogi, ale masywne, więc jakby idealnie się do tego sportu nadawałam. Grałam w koszykówkę też, jeździliśmy na zawody, więc byłam rozrywającą, więc no, takie też sporty zespołowe też mam za sobą, więc ja różnych sportów się próbowałam i zawsze też mi to z łatwością przychodziło. Umiałam szybko się nauczyć czegoś od początku. Okay. To jest jakiś taki mój mały, ukryty talent. Dlatego próbowałam różnych rzeczy i też fajnie mi to się później przełożyło też na pracę zawodową jako instruktorka fitness, bo mogłam po prostu dużo zajęć przeróżnych prowadzić, nie tylko
nie wiem, krok odstawno-dostawny, tak, ale też, nie wiem, ze sztangą, jakieś... I proponować coś od siebie, robowe, no nie? Tak, no. Jakieś typu z elementami boksu i tak dalej, więc mogłam po prostu więcej taki szerszy wachlarz swoich umiejętności gdzieś tam pokazać później. I coś przełożyło do pracy. I też praca później z klientem jeden na jeden, też moja głowa była bardziej po prostu, miała większe pole wyobraźni, z czego mogłam czerpać, bo te treningi mogłam bardziej urozmaicać, więc... Ale dopiero później, jak przeniosłam się do Trójmiasta, bo mieszkałam 11 lat w Trójmieście, wyjechałam na studia. Zobaczyłam, pamiętam, jednego dnia na korytarzu na WF-ie nabór do zespołu Cheerleaders Gdynia. W Trójmieście, liderki, te tak, dziewczyny, które są tak, w Trójmieście swego czasu była jedna drużyna koszykarska na całe Trójmiasto, ale był czas, że oni się rozstali i była drużyna gdyńska i sopocka. No i był nabór do tej gdyńskiej. Mówię, po prostu coś tam tańczyłam. No, szpagat potrafię. Może nie potrafię zrobić, nie wiem, salta na tamten moment, ale... A dzisiaj już pewnie potrafisz. Nie, no teraz już też nie, ale z tego czasu potrafiłam, bo też miałam taki swój epizod, że wróciłam troszeczkę do sportów, do fitnessu gimnastycznego. To może też dojdziemy później, bo trochę, mówię, się u mnie działo. A mówię, pójdę na casting. No i przeszłam jeden etap, drugi etap. Właśnie tym swoim talentem, że szybko łapię choreografię, że gdzieś tam się wyróżniam tym tańcem. Ale trochę odstawałam sylwetkowo od dziewczyn, które były też do tego zespołu przyjmowane. Ja miałam bardzo atletyczną sylwetkę. Okay. Mówię, jestem dosyć niską dziewczyną, bardzo szybko też nabieram masy mięśniowej, a byłam w dosyć mocnym treningu, bo już też pracowałam w zawodzie, na studiach trenowałam sama, więc moja sylwetka była dosyć zbita. Chodziłam też na crossfit, więc miałam dosyć masywną nogę. Nie miałam, byłam nieproporcjonalna jak na po prostu sylwetki takiej. Nie chcę powiedzieć oczywiście tutaj typowe cheerleaderki, ale po prostu no, wyróżniałam się na tle dziewczyn, które były na castingu. I przez tam rozmowę z panią menadżer, która też rekrutowała i też ja po prostu sama zauważyłam, że mogłabym troszeczkę zrekomponować swoją sylwetkę. I tak też się zawzięłam i też zrobiłam. I wtedy zauważyłam, że ten wygląd jednak, nie zwracałam wtedy na to uwagę, tak, że moje udo jest może zbyt duże do mojej całej sylwetki, tak jak się ogólnie patrzy, że komuś to może przeszkadzać, ja się dobrze ze sobą czułam, ale wtedy mi się udało właśnie osiągnąć ten swój cel, że troszeczkę zredukowałam, troszeczkę rekomponowałam swoją sylwetkę i już było trochę lepiej. Ale mówisz, że do tego momentu jakby cały czas ćwiczyłaś i akceptowałaś to, jak wyglądasz, nigdy ci wcześniej do głowy nie przyszło. Właśnie chciałam powiedzieć, bo mi się teraz przypomniało, bo ja tak sięgnąłam pamięcią moje lata wcześniejsze, jak jeszcze byłam podstawówka, gimnazjum, chyba ten okres. Że pamiętam, chciałam się spodobać jednemu chłopakowi. No, klasyka gatunku. Klasyk. Nie wiem, co mi się ubzurało, że po prostu muszę schudnąć. A byłam w klasie sportowej. Obiady mieliśmy, moja mama pracowała w szkole, mój tata pracował w szkole, miał sklepik szkolny. Mój brat swego czasu też jeszcze pracował w szkole u mojej, więc my wszyscy po prostu mieliśmy obiady w szkole. No, tak było wygodniej. Więc jakby też nikt nie kontrolował tego, jak ja jem. Zarządziłaś tematem. A ja nie miałam po prostu wiedzy wtedy. Po prostu stwierdziłam, że im mniej, tym lepiej będzie, tak? Moja głupota, tym szybciej schudnę i tak dalej. I faktycznie bardzo, bardzo mocno schudłam, bo chciałam się przypodobać otoczeniu, komuś, nie zwracając na konsekwencje, jakie później mogą z tego wyjść na tamten moment i w latach późniejszych, tak się okazało. Więc tak, no już miałam podejrzenia anoreksji, też nie miałam kilka lat miesiączki, no i te problemy ogólnie tak całego organizmu później, jak też po latach mi wyszły, więc takie nieumiejętne no, odchudzanie się, no w ogóle no, to był czas od dojrzewania, tak? I to było takie kategorycznicze, bo mówię, trenowałam bardzo dużo, bo byłam w klasie sportowej, więc WF, później SKS-y po szkole, bardzo mała ilość kalorii, bardzo, bardzo mała ilość kalorii. Żaden więc facet nie jest tego wart. Nie, jak sobie o tym myślę teraz z perspektywy czasu, to nie. Nie wiem, co mną kierowało. No takie niby małe miasto i nie ma tego jakiegoś, nie było wtedy aż tak social mediów, tak? Więc jakby nie było tego natłoku z zewnątrz tego, tej perfekcji, porównywania się, ale gdzieś już wtedy potrzebowałam tego, żeby do tego tłumu się przynależeć i może przypodobać i stwierdziłam, że muszę to zrobić, tak siebie pokierować. No. Zobacz. Jesteś kolejną osobą, która siedzi tutaj u mnie na tym miłym fotelu sparingowym i wiele dziewczyn miało taki problem, że gdzieś tam w tym momencie gimnazjum, wczesnego liceum zaczęły zarządzać swoją wagą, bo stwierdziły, że odstają i ty to dzisiaj... To jest taki czas właśnie dojrzewania, więc to ciało się zmienia i ciężko nam to zaakceptować i nie wiem, przystopować, no bo tego się nie da przystopować, tak, no rozwijamy się i...
musimy ten okres przeczekać. A myślisz, że dzisiaj, kiedy młode dziewczyny z jednej strony mają dostęp do wiedzy, no bo jest dużo takich i platform, i kontentu, który uświadamia, a z drugiej strony wciąż jednak jest dużo tych wzorów niedoścignionych. Myślisz, że dzisiaj trochę jest łatwiej temu młodemu pokoleniu? Nie, ze swojej obserwacji? Nie, mi się wydaje, że jest ciężej, bo jest dużo osób, nawet widzę tutaj celebrytek w mediach, które propagują, nie wiem, bardzo szczupłe sylwetki, jakieś, nie wiadomo, jakieś diety cud, jakieś wspomagacze. Ostatnio też było bardzo głośno o jednym. Więc ja się za głowę łapię, bo tak jak mówisz, jest dużo informacji. Wiadomo, z internecie też trzeba umieć je odświeżać. Oczywiście, tak, ale też dużo jest no, jakby specjalistów, którzy też promują się na social mediach i można poszukać, nawet jak komuś by zależało. Jest dużo dostępnych od ręki, tak, specjalistów, no po prostu pójść do lekarza, do trenera, do dietetyka, do fizjoterapeuty i tak dalej, którzy gdzieś tam wokół tego zdrowia i sylwetki są, niż na własną rękę, bo możemy sobie krzywdę zrobić. No po prostu ja wiem to po swoich błędach, za które płacę teraz, tak, do tej pory. Mówisz o tym, o SIBO, tak, i o SIBO, Hashimoto, ja wiem, że to na pewno przez to też się stało, tak, Do tego jeszcze wrócimy, a powiedz mi, kto do Ciebie wtedy wyciągnął rękę, albo co się stało, że Ty wyszłaś z anoreksji i że wróciłaś do zdrowego stylu życia? Czy ktoś to zauważył, czy sama miałaś taką już świadomość, że pomogłaś sobie sama? Na pewno byłam u ginekologa z moją mamą i pamiętam, że ginekolog wtedy powiedział, że jest za bardzo niska waga i też po wywiadzie dowiedziała się, że to w bardzo krótkim czasie tę wagę zgubiłam. I że już nie mam tej miesiączki od 2 ponad lat i wtedy miałam oczywiście wspomaganie farmakologiczne, żeby ją przywrócić, więc moja mama już zauważyła, że coś jest nie tak. Czyli wrażliwość mamy i uwaga na ciebie. Tak, wrażliwość mamy, ale ja też wyjechałam wtedy za granicę, pamiętam, do Londynu, więc jakoś po prostu też chyba mi to odpuściło. Nie wiem, czy po prostu, że byłam w obcym mieście, tam nikogo nie znałam, pojechałam z moją byłą przyjaciółką i po prostu tam trochę tych kilogramów znowu nabrałam i stwierdziłam, że jak wróciłam, no to już jakby nie miałam tego, nie wiem, czy byłam po prostu starsza, mądrzejsza, czy już ten chłopak już mi się przestał podobać. Na szczęście. Tak też było, na szczęście. Że już nie zwracam na tę moją różnicę wagową, wtedy efekt jojo oczywiście mnie dopadł, a że się sobie nie podobam. Tańczyłam, byłam aktywna i to chyba po prostu też z wiekiem zaczęła mi się ta sylwetka inaczej rozwijać. Czyli mama, która była uważna, tak. Mądra pani ginekolog, która tak. Potrafiła tobą pokierować i twój hard ducha i charakteru. Tak. Gdzieś moja taka czujność, tak. Mimo młodego wieku to gdzieś ta czujność była. Chciałam też zapytać cię o jedną rzecz, bo ty jesteś 15-krotną mistrzynią. Masz 15 mistrzostw w sportach sylwetkowych, tak. Jeśli dobrze to mówię. Jedno mistrzostwo świata, jedno mistrzostwo Europy tak. I 13 innych. I tak sobie chciałam cię o to zapytać. Przede wszystkim, żebyś wytłumaczyła nam i mnie, bo to jest jak dla mnie też jest bardzo trudne. Co to jest sport sylwetkowy? Sport sylwetkowy. Jest to prezentowanie swojej sylwetki, umieszanej sylwetki, która jest sylwetką odwodnioną, troszeczkę taką, jak to powiedzieć... Czy to jest coś związane z kulturystyką? Tak, tylko że po prostu ta damska wersja, o tak. Może nie jesteśmy aż tak mocno napakowane jak mężczyźni, znaczy są też takie kategorie, ale to są bardziej, super, inna specyfika też przygotowań i tak dalej. Ja byłam tu bardziej soft kategorią, czyli bikini fitness, bikini figure, classic. To zależało też od federacji, w której startowałam, bo tak jak w innych sportach, to też u nas były różne federacje, na których mogłam startować. I po prostu polegało to na tym, że skoro ja i tak trenowałam na siłowni, byłam już trenerką, chciałam też jakby nauczać się tego, jak można właśnie manipulować dietą, wodą, nie wiem, solą, tak, ilością kardio zrobionego i tak dalej, jak można przez to zmieniać sylwetkę. Gdzieś tam przypadkiem trafiliśmy na siebie z moim trenerem ówczesnym i zaczęła się moja przygoda z sportami sylwetkowymi. Ja w pół roku do pierwszych zawodów się przygotowywałam, bo już moja sylwetka była powiedzmy na tyle wytrenowana, że... A powiedz mi, co to znaczy pół roku, co osiągnałaś w te pół roku, bo to może... Na przykład taką jedną zmianą dla mnie było, że na tamten moment miałam na przykład lekki zarys
kraty na brzuchu na przykład, mhm. tak jakby, żeby sobie wyobraziła, jak kaloryfer, moja, tak zwany. Kaloryfer, jak moja sylwetka wyglądała. Nie byłam tak mocno wysuszona, czyli nie byłam tak mocno, nie miałam niskiej tkanki tłuszczowej, nie miałam odwodnionego ciała, tylko byłam taką po prostu atletyczną, ćwiczącą mhm. dziewczyną. Ale wtedy też nie zwracam aż tak uwagi na to, jak jem, tylko po prostu, wiesz, jak to studentka gdzieś tam w biegu, dobra, by coś zjeść, coś zapakować na wynos, dobra, coś na mieście zjem. Raczej to były 3 posiłki, 2, czasami jak po prostu byłam głodna, to sięgam za jedzenie. A tu się zmieniło to, że na przykład musiałam jeść 5-6 razy w ciągu dnia, inne posiłki, mniejsze posiłki, musiałam bardziej rozkręcić swój metabolizm, żeby ta moja waga troszeczkę też spadła. Inaczej ułożony był trening, inna ilość kardio, a im bliżej zawodów, to też rzeczywiście trzeba było odwodnić organizm, więc to jest tak proces nawadniania, przez kilka dni nawadniania, a później obcinanie tej wody, tak? To jest taka stara szkoła kulturystyczna. Teraz nie wiem, jak to jest, bo już nie trenuję bardzo długo i nie przygotowuję się do zawodów, ale mi się wydaje, że też jeszcze to funkcjonuje w tym środowisku, takie hardkorowe, kulturystyczne Kasia. Przygotowywania, czyli mocno obcinanej wody później. I wiadomo, to jest też glikogen ci z podmięśni właśnie schodzi, więc jesteś taka bardziej, powiedzmy, nabita, a te mięśnie bardziej wychodzą na wierzch, wiesz, o co chodzi, tak, że tak po prostu i jeszcze dodatkowo się smarujemy takim specjalnym bronzerem, więc po prostu to nasze ciało wygląda już, jeszcze światło dochodzą na scenie, no spektakularnie wtedy. Dobra, zadam to pytanie, czy to jest zdrowe? Żaden sport zawodowy nie jest zdrowy. Okay. I to faktycznie, no wiadomo, to też ja cały czas byłam pod kontrolą lekarzy, trenera, robiłam regularnie badania, wszystko było w porządku, mimo naprawdę intensywnych sezonów, bo ja nawet nie miałam takiego... A jaki to był okres, kiedy ja przez 15 medali zdobyłaś? 3 lata. Ja nie miałam sezonu takiego offu, bo robi się na przykład rok czasami. Mam znajome, które nawet mają 2 lata, po 2 latach wracają, a ja miałam także praktycznie co sezon. Miałam sezon wiosenny i zimowy i tak skakałam tylko po sezonach. Czasami w jednym, pamiętam, miesiącu, jak zadebiutowałam w kwietniu czy w marcu i wtedy byłam 7, a do finału wchodziło 6. To było dla mnie po prostu jak liść, nie? Wow. Gdzie naprawdę przygotowywałam się tak bardzo skrupulatnie na 200%. Pamiętam, moja mama strasznie była zła, że ja przyjechałam ze swoim jedzeniem na święta. O, matko, że skręciłam kostkę, chodziłam ze skręconą kostką na treningi, więc jakieś tam znieczulenia brałam przed wyjściem na scenę, bo my na obcasach jesteśmy w bikini. Więc takie mocne poświęcenie jeszcze byłam poza finałem. Ale też widziałam po prostu, że później też z rozmową, po rozmowie z sędziami, że moja sylwetka właśnie troszeczkę odbiegała od innych przez proporcje, bo zaburzone proporcje, bo znowu miałam to masywne udo, wąskie barki, więc musiałam troszeczkę po prostu znowu popracować na tym, żeby wysmuklić udo i tutaj się zrobić bardziej taka strzelista na X-a, nie? I zrobiłam to. I później w maju wystartowałam znowu i miałam 4 starty w maju. Wow. A to jest, wiesz, proces, mówię, odwadniania, później powrót sylwetki i znowu później chwila i znowu odwadnianie i... Dobra, dalej. To opowiedz... No i tam już zdobyłam takie już fajniejsze miejsce. Osiągnięcia, tak. A opowiedz o takim najtrudniejszym momencie w tym okresie, kiedy musiałaś najwięcej się poświęcić, tak jakby obrazowo, co to może taką osobę kosztować, takie przygotowanie. I to i mistrzostwo. No, wiesz, ja byłam wtedy tak mocno sfokusowana na tym, że ja nie twierdziłam, że to jest poświęcenie. Ja po prostu byłam nastawiona na cel, na osiągnięcie go. Ja zawsze byłam taką. Ja od małego po prostu, wiesz, tak jak wspominałam ci, że tańczyłam całe życie, więc ja byłam oceniana od bardzo wczesnego wieku. Zaraz o to zapytam, bo to jest klucz. Oceniana i też podporządkowana do czegoś, do jakiegoś schematu, do po prostu, tak? Do grupy, do wyjazdów, reżimu jakiegoś i tak dalej. No może wiadomo, w tańcu to już nie jest aż tak, że trzeba trzymać sylwetkę. Mocno trzymać się diety, ale jednak jakiś tam jest schemat, tak? Jeśli chcesz być dobra, to musisz trenować, po prostu. Chcesz być lepsza, to musisz jeszcze więcej trenować, tak? Więc na tamten moment to nie, po prostu dla mnie to było naturalne, że to jest mój styl życia, nie miałam problemu z trzymaniem diety, święta, wyjazdy, ja w Stanach byłam z parowarem, wiesz, nie wzięłam 2 par więcej butów, tylko wzięłam parowar, bo musiałam sobie gotować w pokoju. Pamiętam, to był wyjazd na zaproszenie Marcina Gordata, potańczyłyśmy na NBA tak. kilkukrotnie i to był nasz pierwszy wyjazd. Pamiętam, miałyśmy 2 pokoje przydzielone takim drzwiami, które były też takie łączone przez pokój, przez drzwi. To dziewczyny mnie nienawidziły, bo ja oczywiście, wiesz, stara kulturystyka mówię, czyli kurczak, brokuły i ryż, więc takie zapachy różne w tym pokoju były, ale ja sobie wtedy w tym parowarze robiłam jedzenie na cały dzień, bo było bardzo intensywnie, wiadomo, szukanie siłowni, jakieś po prostu kombinowanie, nie sklep i tak dalej, gdzie moje dziewczyny to w ogóle, wiesz, no high life w tych Stanach, a ja musiałam fokus, bo ja wracam i mam zaraz starty. Więc nawet taki wyjazd do Stanów mnie w ogóle nie rozstroił, prawda, poradziłam sobie.
Więc różne wyjazdy tak miałam na takim rygorze. Ale też wyglądało spotkanie towarzyskie i tak dalej, już też moje towarzystwo się nigdy nie miałaś chwili zwątpienia, że... Nie, ja pamiętam, że nawet się śmiałam, czasami mi znajomi mówili, że Kasia, ale twój trener, przecież my online trenujecie, tak? Bo mój trener był z Warszawy. Wy jakby działacie online, jakby on tego nie widzi, wiesz, jak zjesz więcej. Nie, ja po prostu byłam tak jakoś, wiesz, mocno sfokusowana, że nie wiem, gram ryżu więcej, ja już to odstawiałam, że tak powiem, z tej wagi, tak? Bo po prostu był ten cel zaraz, za chwilę, kolejny i poza tym to mnie nakręcało, wiesz, kolejny tytuł, progres sylwetkowy, jakieś zaproszenie gdzieś na wywiad, wiesz, tu jakiś ten, że tak było fajnie. Ale najtrudniejszym momentem było to, jak, bo ja startowałam w latach 15-17 koniec, to nawet krócej, tak. 2 lata. Mhm. O, teraz, o Jezu, to dawno temu też było. Ale na początku 17 roku zmarła moja mama w styczniu, a przygotowywałam się do Mistrzostw Polski, które były w marcu czy w kwietniu. No i to było ciężkie, żeby się przygotować, ale się przygotowałam i wygrałam te zawody. A mimo, że miałam gorączkę, ból, wiesz, ogromne głowy, zatkany nos, a to też ciężej zrobić formę, jak jest, wiesz, jednak stan zapalny w organizmie. Ciężko się przygotować, ale ja powiedziałam, że ona by nie chciała tego, żebym ja rezygnowała, bo był taki moment oczywiście, że ja, wiesz, przestałam trenować, że rzucam to, że nie chcę tego i tak dalej, że nie wiem, zamknę się w domu pod kołdrą i będę leżała, bo wtedy też mieszkałam sama. Nie miałam partnera, jeszcze nie była Emiliana, więc jakby gdzieś tam pozdrawiamy Emiliana. Pozdrawiamy oczywiście. Więc byłam zamknięta gdzieś w tym swoim świecie, a to jest bardzo taki hermetyczny świat i też bardzo taki zamknięty, tak nie dopuszczałam nikogo do siebie i... Ale to było już po śmierci mamy, tak? Tak, i, ale wróciłam na tę siłownię. I to i znów sama się dźwignęłaś? Sama się dźwignęłam. No, oczywiście też mój trener, który był tak gdzieś tam blisko mnie. I pamiętam pierwsze treningi, to jest 3 godziny na siłowni spędzałam, bo wiesz, nawet 2-kilowy hantelek był dla mnie ciężki na tamten moment, gdzie ja byłam naprawdę w szczytowej formie. Przedtem coś się stało, no ale trzeba było to odbudować i na szczęście no, gdzieś tam ten sport, ta pasja, ta motywacja, taki wewnętrzny jakiś hard ducha, no doprowadził mnie do tego, że wyszłam na tę scenę. A mama lubiła twoje zawody kulturystyczne? Na początku nie rozumiała tego, no bo można zrozumieć to, że wiesz, twoja córka przyjeżdża na święta i nic nie zje, każdy przyjazd do mamy, nic nie zje zawsze, ale później już nawet sama z siebie pamiętam, przed moim przyjazdem do domu to dzwoniła do mnie, słuchaj, jestem tu i tu, co ci kupić? O, kupić ci taki ryż, a mi wysyła, a może taki, a jakie warzywko, wiesz, więc ona już jakby, miałam zakupy zrobione, jak zanim przyjechałam do domu, bo już też wiedziała, co ja jem, co potrzebuję, więc jakby nie miała z tym później problemu, przyjeżdżała na zawody, każdy, nie wiem, wycinek z gazety, wiesz, gdzieś do takiego albumu, każdą gazetkę. Ojej, no, moja niece też była bardzo ze mnie dumna. Gdynia też była bardzo ze mnie dumna, traktowali mnie jak swoją, więc też dużo artykułów było właśnie w gazetach, więc ona tak wszystko, wiesz, bardzo fajnie zbierała i mam przez to bardzo fajną pamiątkę. Bardzo dumna była ze mnie. Cała Nidzica mnie znała. Do dzisiaj cię zna cała Nidzica. Chciałam jeszcze zapytać o te zawody, bo oprócz tego, że to jest sport absolutnie, no to tam jest to jakaś doza takich konkursów piękności, chyba oczywiście, że się mylę. Okej. Okay. No właśnie, chciałam tak. zapytać, jak to robi młodej dziewczynie, że jednak wychodzi, tak jak mówisz, w bikini, w obcasach, z tą piękną sylwetką na scenę. No i teraz tak, czy tam są obiektywna jest to ocena, czy jednak jest tam ta doza subiektywizmu i jak to w ogóle znieść, że jest jury, które ocenia to, jak wyglądasz? Najgorsze było w tym wszystkim to, że nie wiesz, jaki panel sędziowski usiądzie, czy nie wiem, czy to będzie trener też jakiejś dziewczyny, albo z klubu ktoś, jakiejś dziewczyny, która jest ze mną. Bo też często bywało, więc wiadomo, to już jest na starcie, powiedzmy, jest ona bardziej faworyzowana. Czy jaki kanon sylwetki na ten moment będzie bardziej oceniany, bo czasami było tak, że jesteśmy bardziej gładkie, czyli bardziej, powiedzmy, nie aż tak mocno odwodnione. Czyli taka bardziej, powiedzmy, dostępna sylwetka, wytrenowana, ale czasami były zawody, gdzie musiałam naprawdę mocno dociąć, tak, że wiesz, żyła na żyle i po prostu krata taka, że... Wiesz, można trzeć coś na tym brzuchu, tak? Więc to było zależne naprawdę od danego sezonu. Ciężko było się czasami wbić w dany kanon. Ale mi bardzo mocno pomogło na scenie to, że miałam doświadczenie z tańca. Bo ja nie miałam problemu, żeby zaprezentować swoją sylwetkę, żeby pokokietować, żeby się uśmiechnąć do jury, trochę do publiczności. Nie bałam się kamer, nie bałam się świateł.
chodzenia na abscesach. Wiadomo, to trochę też inaczej, bo musiałam pozować, wytrzymać w pozycji parę sekund, przejść ładnie na drugiej pozycji, bo prezentujemy tam swoją sylwetkę w czterech pozach, bok, bok, tył, 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 przód i oczywiście przy każdej pozycji musisz tak ułożyć ciało, żeby wyglądało jak najlepiej. Żeby była właśnie ta, wiesz, proporcja ciała, nie wiem, zarys pośladka i tak dalej. Plus jeszcze było wyjście wolne, więc jakaś taka mini choreografia, wiesz, więc tutaj naprawdę trzeba było pokazać taką klasę i grację i ten taniec mi naprawdę bardzo dużo dał. A niektóre dziewczyny na przykład wyglądały świetnie sylwetkowo, ale na przykład bardzo się spinały, że na przykład są na obcasach, nie potrafiły się rozluźnić i tak, wiesz, zaprezentować tego tej swojej włożonej pracy. I to już na przykład było gorzej oceniane, nie wiem, strój był oceniany. No właśnie. Kolor bronzera, makijaż włosy, nie do końca sylwetka, no tylko właśnie, to jak się prezentujesz ogólnie na... To jak... właśnie mis, tak? Troszeczkę. No właśnie i tak. Czy jaką trzeba mieć odporność albo pewność siebie, właśnie co? Odporność czy pewność siebie, żeby ta ocena tych ludzi nie zaważyła na tym, jak ty się ze sobą czujesz? Czy to jednak miało jakieś przełożenie? Na pewno jakieś miało, bo ja do tej pory mam takie, jak się śmieję, zboczenie zawodowe. Że do tej pory, wiadomo, dbam o tą sylwetkę, no wiadomo, to też przez to, czym się zajmuję, jasne. Że lubię być w formie, ale na tamten moment to naprawdę to takie było, wiesz, że cały czas trzymanie formy, mimo końca zawodów, ale to też przez to mi się wydaje, że nie wiem, mam długoletnie współpracę, że cały czas widzą, że ja jestem, powiedzmy, w formie, tak? Już wiadomo, bez wyrzeczeń takich było już teraz nie trzymam aż tak się rygorystycznie, ale mimo tego, że ja trzymam ten poziom cały czas, tak? Taki mistrzowski. Fakt, że to było lata temu, ale cały czas jestem taką reprezentatywną osobą na tą swoją dyscyplinę, którą prezentuję i faktycznie można brać ze mnie motywację. I to jest fajne, bo ja też to robię naturalnie, super, ja się dobrze w tym czuję, mam partnera, który podziela moją pasję, tak samo się nakręcamy, wiesz, jakby prowadzimy ludzi też po to, żeby kształtować ich sylwetki, więc ja też chcę być dla nich jakimś wzorem. Ale pamiętam też takie zawody, jak już tak rozmawiałam na temat oceny i jakby tego, jak jest ocenione. Moje ostatnie zawody, nie widziałam wtedy, że to były moje ostatnie zawody, ale takie bardzo prestiżowe, bo to były zawody Arnold Classic w Barcelonie, czyli organizowane przez Arnolda Schwarzeneggera. Niestety go nie poznałam, nie widziałam. Tego Arnolda. Tego Arnolda. Ale były te zawody i pamiętam, to był mój jedyny start w fitness gimnastycznym. To był taki mój pomysł na spontanie z moim trenerem, że zmieńmy coś, spróbujmy, nie tylko zwykłe bikini, czyli nie tylko prezentację serwetki w bikini, ale fitness gimnastyczny, czyli jeszcze do tego ruch. Dorzucam ruch, czyli dorzucam tam chyba było 90 sekund choreografii. No wiadomo, że wtedy jest strój, jakby taki jasne. Zamysł, cała historia i tak dalej. Taniec połączony z elementami gimnastyki sportowej, czyli wszystko mile widziane, typu rundaki, fiflaki, jakieś skoki szpagatowe, po prostu im więcej, tym lepiej, ale wiadomo, to trzeba, żeby to wszystko było oceniane oddzielnie. Ja miałam na to 6 tygodni, więc bardzo mało, wiesz. A co to jest dla ciebie, jak tak przygotować twojej sylwetkę, historii? Przygotować sylwetkę, ale też, żeby mieć siłę, nie aż tak na przykład, wiesz, no co innego stanie na scenie, a co innego jeszcze jasne. 90 sekund tańcz. Miej siłę na to, żeby skoczyć, żeby się nie skontuzjować i tak dalej. No ale podjęłam rękawicę oczywiście. Jasne. Zadzwoniłam do swojego starego znajomego, z którym kiedyś trenowałam akrobatykę. Mówię, słuchaj, podjadę do ciebie, musisz mi pomóc. Tutaj do innej takiej znajomej trenerki, żeby mi pomogła ułożyć choreografię. On mi gimnastycznie pomagał. Jeszcze do innej trenerki. Jakoś tak zebrałam tych ludzi. Szybko uszyłam strój, miałam taką fajną panią Halinkę. Stwierdziłam, że robimy burleskę, więc jakby w tym klimacie, wiesz, jakieś frędzle, tu cykiny, coś, czarno-czerwony strój. Fajnie, to mam gdzieś nawet to... I pamiętam, że zrobiłam na tyle, przygotowałam tę choreografię, na ile jakby potrafiłam się nauczyć, bo już wiesz... No 6 tygodni to nie... Ale wiesz, też im jesteś starsza, tym masz taki... Bardziej lękliwa jesteś, więcej zaraz się boisz. Zaraz do tego lęku przejdziemy. Wiesz, o co chodzi. A ja miałam znowu, nie wiem, skakać fiflaki, rundaki, no trochę się bałam. Poza tym ja miałam też problem z kolanami, bo miałam oba poskręcane, więc gdzieś tam miałam taki opór trochę mojego ciała, żeby się, nie wiem, wybić i być gdzieś, wiesz, do góry nogami i tak dalej. Więc na tyle, ile potrafiłam czegoś się nauczyć, przypomnieć, to tyle po prostu chciałam zaprezentować na scenie. Już pamiętam na tej rozgrzewce, widziałam dziewczyny, co one robią, bo ona chyba, no takie do półfinału, no więc tam było czyli, ponad... że uważałaś, że robią lepiej? Ja mówię, nie, do mojego trenera, nie, ja stąd wychodzę. Już one tutaj, wiesz, po prostu takie akrobacje robiły, a ja miałam naprawdę taką podstawę. Ale mówię, no już nie zrezygnuję życiu, tak? I jeszcze pamiętam, że, no i wyszłam do tej swojego układu wolnego. I pamiętam, że moja sylwetka jeszcze przed, no, w tych wyjściach indywidualnych, była taką, jak to nazwać, najbardziej kobiecą. Tamte dziewczyny były jakieś takie mocno takie sylwetki hardkorowe, że tak powiem, właśnie do tej, bardziej do tej kulturystyki niż do tego bikini. Ja byłam taka właśnie jeszcze pośrednia.
Mówię, może tym nadrobię troszeczkę, wiesz, bo to była jakaś suma punktów, jeśli tutaj trochę mi zabraknie na tym układzie wolnym. I pamiętam, w pierwszych sekundach miałam skok żabki taki do rozkroku. I spadłam na kostkę i skręciłam kostkę w pierwszych trzech sekundach. Okay. Ale adrenalina, wiesz, wszystko. Dokończyłam, nie zrobiłam jednej akrobacji, no bo już nie byłam w stanie, zrobiłam tyle, ile mogłam. I byłam druga. Wow. Ogólnie byłam druga, więc dla mnie jako debiut i jakby i jeszcze w debiut kategorii, kostką. Debiut w ogóle na tych zawodach, na takich prestiżowych, skręcona kostka, to, że w ogóle nie dawałam sobie szans na samym początku, ale właśnie to mnie nauczyło, że nigdy nie można rezygnować na starcie, oceniać innych przez to, nie wiem, jak wyglądają, bo mogą wyglądać tak, ale mogą zaprezentować się gorzej później, koniec końców, albo właśnie gdzieś tam, jeśli chodzi o rywalizację, tak? Mimo, że dziewczyny były naprawdę mega sympatyczne, nie wiem, jedna była lepsza w tym, druga była w tym, ale gdzieś tam koniec końców jednak ja byłam druga, co dla mnie było ogromnym sukcesem, bo to był, mówię, debiut, jeszcze miałam trochę różnych przygód po drodze, ale no, bardzo mi o to wspominam, to były niestety moje ostatnie zawody już. I każdy taki moment zwątpienia potrafiłaś przekuć w sukces, tak. Taką siłą woli. Tak. Nie wiem, jak ja to robię, ale to mnie jakoś nakręca, nie wiem. Ja pamiętam jeszcze podobną sytuację, o której teraz opowiadałaś, program Dance, 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 w którym wzięłaś udział, kiedy na żywo tańczyłaś już ze swoim partnerem, którym do dzisiaj, czyli Emilem. Tak. I on cię nie złapał, prawda? Ty uderzyłaś, jak to było? Ty uderzyłaś głową o wystający stolik. To była hardkorowa sytuacja, Kasia. To był hardkorowy odcinek i to nie było absolutnie planowane, bo niektórzy nam zarzucali, że my to planowo zrobiliśmy. To był 18 rok, prawda? Tak, 19. W 18 byłam pędzą z gwiazdami. Więc no, sama bym się nie rzuciła na stół. Odtwarzaliśmy choreografię, bo taki był zamysł ogólnie programu, żeby odtwarzać choreografię znanych piosenek teledysków. I to był teledysk Pink, Try. I ona w tym teledysku jakby pokazuje taką, jak to powiedzieć, nie wiem, miłość, ale przez agresję, oni tak niby nie chcieli być razem, chcieli, ale się nienawidzili, ale się kochali, takie. I oni to pokazywali oczywiście w tańcu. No i my, jako najbardziej atletyczna para ze wszystkich, my mieliśmy to odtworzyć. No i był tam fragment taki, że ona łapała się za żyrandol i leciała przez, no, tam przez pokój, odbijała się od ściany i później kopała swojego partnera, tak? No i my mieliśmy to odtworzyć. Rzemil stoi, ja za jego plecami staję na rękach, on mnie tu łapie za stopy, ja mu tu wskakuję na barana, łapię się żyrandola, przebiegam, bo tam był stół właśnie przed Emilem postawiony, przebiegam przez ten stół, odbijam się od ściany, no i lecę do Emila i uderzam go stopą w klatę. I najlepsze jest to, że my jakby w ciągu, bo tam mieliśmy kilka dni tylko na przygotowanie choreografii, tam chyba 3 czy maksymalnie 4, bo już później próby generalne, nie mieliśmy tego żyrandola na próbach, no byliśmy na sali tanecznej. Więc tylko on w studio, już na próbie generalnej, dzień przed, miał ten żyrandol. No dobra, wyszło raz, drugi raz, trzeci raz, wszystko było co do milimetra, centymetra ustawione, żebym ja złapała ten żyrandol, bo to faktycznie mogło być, skończyć się tragicznie. No i przyszło do tańczenia, my już w tych emocjach, bo oczywiście przed każdym wyjściem taki, wiesz, nastrajanie się do odtworzonej roli. To też było bardzo fajne doświadczenie, taka gra aktorska. No i przyszło do tej sceny i się niestety nie złapałam. I po prostu miałam tak spocone ręce, że mi się ześliznęły, i przeleciałam, no wiadomo, on nie tutaj zrzucił, ale ja przeleciałam, nie złapałam się żyrandola i spadłam po prostu głową na ten stół. Ale no, doświadczona. Jasne, na adrenalinie, wstałaś się adrenalina, jakby nauczona doświadczeniem, sport i w ogóle taka świadomość ciała, nie wiem, no wiele razy też upadałam, wiadomo, no, różne rzeczy robiłam. Zakryłam się twarz swoją dłonią. I przez ten róg stołu, bo ja spadam na róg stołu, zakryłam się dłoni, więc ja nie spadam centralnie twarzą, tylko tak twarzą opartą o dłonie. Ale to wyglądało to tragicznie i pamiętam po prostu sytuację, mówi, dobra, żyję, jestem, no leżę przy tym stole, nie wyszło, ale widzę, że Emil idzie w moją stronę i tak jakby chciał zapytać się, co się stało, jakby, że dobra, nie tańczymy, koniec, a my musimy tylko jedno przetańczenie. Jasne. Tak jakby szło to na żywo, mimo że to był nagrywany program. Ale zobaczył, że ja jestem jakby okej i go kopnęłam. Zrobiłam jakby kolejny element i on na szczęście był na tyle jakby też świadomy i jakby czekał na moją reakcję, że poszedł ze mną. I my dokończyliśmy tę choreografię. Już w ogóle nie musieliśmy grać, bo już ja zdenerwowana i on, ja w płacz, on w płacz. I ja byłam zła na siebie, słuchaj, że nie to, że mogłoby mi się coś stać, tylko że ja zawiodłam jego trenerkę, siebie, nie wiem, moich znajomych, którzy oglądają ten program. Że nie to, że mogło mi się coś stać, a już karetka stała wiesz, na backstage'u, żeby
No, że naprawdę mogłam sobie rozciąć twarz, nie wiem, nos i tak złamać i tak dalej, bo ja z dużej wysokości spadam na ten stół. Czy można to chyba gdzieś zobaczyć, bo można, ja to oczywiście oglądałam i naprawdę... Tak, ale to naprawdę... No, to jest lepsze niż ten charakter, ten charakter sportowca pomógł nam dokończyć po prostu to, bo i Emil i ja po prostu gdzieś tam zadaniowcy, bardzo mocno, co by się nie działo, mi zawsze też uczyli, jak tańczyłam, że co by się nie działo, nie wiem, zapomnieć choreografii, zapomnieć choreografii, że właśnie tak jak Ci wspominałam, skręcisz kostkę, ja wielokrotnie też kolana kręciłam w czasie tańca, lecisz dalej, bo tylko Ty wiesz, że coś się stało, a nie reszta. No i tak też dokończyliśmy. I to był sukces nasz ogólnie tak programu na ten moment wtedy. W ogóle super tam wypadliście, ale właśnie wcześniej zostałaś zaproszona do Tańca z Gwiazdami. Tak. I też doszłaś do finału. Minimalnie przegrałam z Beatą Tadą w tym finale. Tak, i jakby już też o Twoich występach w tym programie można byłoby dużo mówić, ale chcę Cię zapytać, czy to był też taki przeskok, no bo z tego wąskiego środowiska sportowców nagle przeszłaś do mainstreamu, nagle telewizja, największa oglądalność i... Duży szok dla mnie. Właśnie. I jak Ty się w tym odnalazłaś? Bo nagle znalazłaś się po prostu bardzo znana, tak, i stałaś się osobą publiczną. Tak, i do tej pory ludzie mnie zaczepiają i wspominają, czy właśnie program Tańc z Gwiazdami... A to 6-5 lat minęło, tak. Lat temu. Czy po prostu nas jako parę w Dance Dance Dance. I to jest bardzo miłe, bo jednak ktoś to oglądał, fajnie, że wspominają ten dany moment. A dla mnie to było dosyć mocne przejście, bo wiesz, co innego mówić do telefonu, tak, i nikogo wokół ciebie nie ma. No i ty kontrolujesz sobie sytuację. I możesz sobie to, nie wiem, skasować jeszcze raz, a tam to jednak wszystko na żywo. Przychodzą ci kamery na treningi, wiesz, a jednak jesteś sfrustrowana, bo czas nagli, jest dużo więcej materiału, więcej wymagają. No jest to bardziej program rozrywkowy niż sportowe przedsięwzięcie. Dokładnie, dokładnie. I ja też pamiętam, musiałam trochę się przestawić z tego trybu sportowca za wszelką cenę na tryb po prostu rozrywki. I mi to w tym bardzo pomógł Emilian, bo ja zawsze mówiłam, że nie, ja muszę, nie wiem, być najlepsza, muszę wygrać. Nie, ty wcale nie musisz. Fajnie będzie, jakbyś przejdziesz do kolejnego odcinka, wiesz. I w sumie się udawało tak, że ja praktycznie punktowo z Tomkiem każdy odcinek wygrywałam. I jakby super, ale że ja nie muszę nic, tak? Bo ja znowu bałam się, że znowu będę oceniana i chcę być jak najlepiej oceniana, wiesz. Całe życie byłam oceniana i tam też będę, i to na żywo będę, i to już w telewizji. A nie, że pójdę na zawody i to nikt nie zobaczy, bo przecież to nie jest nigdzie puszczane, tak? A tam jednak miliony Polaków mnie ogląda i ja kocham ten program, moja mama kocha ten program. Niestety już no, nie było jej ze mną, jak dostałam się do programu, to było rok później. Więc no, musiałam się przestawić, więc było mi ciężko na początku, jeszcze z moją bardzo atletyczną sylwetką. Też musiałam trochę swoje plany odstawić na bok, na rzecz programu. Ale no, przygoda życia. Fajne zderzenie z tym innym światem. Ale pytam też o tę sławę, która do Ciebie przyszła, o tę rozpoznawalność może. Czy ona była dla Ciebie przyjemna? Przyjemna, tak. No, to nie było aż tak mocno nachalne, absolutnie. Ludzie bardzo byli przyjemni i wielokrotnie mi się to pomogło, wiesz, w urzędach. Pamiętam taka sytuacja właśnie w biurze paszportowym, coś musieliśmy szybko załatwić i ja byłam z Emilianem tu po densie i pani, o, pan Emilian tak super tańczył, jest pan taki duży, a taki słodziak, tej telewizji, taki wpatrzony panią Kasię. No to bardzo było nas ludzi swoim i w każdym wieku i to było super, że właśnie docieraliśmy do innych ludzi i do tych dzieci i do osoby starszych, do osób starszych, do rodzin z dziećmi, po prostu no, do każdego docieraliśmy i polubili nas za tą autentyczność, za tą prawdę, za szczerą miłość. A mnie wcześniej poznali też po prostu przez taką twardą laskę z fitnessu, że może też potańczyć, może coś osiągnąć, bez pleców w telewizji. Jasne. Bo wiesz, bo ja tam peszłam, ja nikogo nie znałam. Tomka mojego, tak, partnera. Nikogo to jest z produkcji. Tak. Tomek Barański, pozdrawiam. Tak. Nikogo z produkcji, nikogo z uczestników, no oczywiście kojarzyłam, ale nie znałam się, tak? A wszyscy, cześć, buź, wszyscy się znali, wszyscy już jakby... Czyli ty weszłaś do zupełnie nowego środowiska show biznesu. Nie, no ja zaraz odpadnę. Wiesz, ja w pierwszym odcinku odpadnę. Ale tak mnie ludzie jakoś popchnęli, polubili, że nie mogli mnie wyrzucić wcześniej. Nie, no śmieję się, ale jakby tak zapracowałam sobie na ten finał. Także super, z Tomkiem oczywiście. I czy Ty dzisiaj wciąż jeszcze czujesz, że musisz być oceniana, że jesteś poddawana jakiejś ocenie, czy nie? Czy dzisiaj już możesz sobie powiedzieć, że trochę grasz na swoich własnych zasadach? Trochę gram na swoich własnych zasadach. Już jestem dojrzalsza. Już to było za mną. A dużo też jakby ta choroba mi też dała takiego zrozumienia siebie, bo spadła na mnie diagnoza ISTI, bo i Hashimoto w jednym czasie, zaraz po Tańcu z Gwiazdami.
Więc to też dla mnie było taki ciężki czas, mm-hmm. bo właśnie ten pik mój jakby taki, wiesz, medialny, dużo projektów, nagrań i tak dalej, a tu, wiesz, i ciało się zmienia, i głowa się zmienia, głowa się blokuje, najchętniej to nie wychodzić, no bo no niby ktoś mógł powiedzieć, ale ja po tobie nic nie widziałam, ale wiesz, jeśli ty całe życie jakby jesteś w sporcie i masz kontrolę nad swoim ciałem i prezentujesz się, masz jakieś zobowiązania, ktoś mm-hmm. od ciebie czegoś wymaga, mm-hmm. nie wiem, dyspozycyjności, formy fajnej, tak jakby reprezentatywnej, a tu jednak, wiesz, woda się zatrzymuje te parę kilo więcej, cera jest inna, włosy są inne, no twój jakby nastrój jest inny, tak? Takie zamknięcie. Gdzieś tam w głowie nie mogłam sobie z tym poradzić i no to był dla mnie taki mocny cios. Ale potem też przewartościowałam to, że jednak muszę zwolnić, pomyśleć o sobie, zredukować stres, mi obowiązków na głowę sobie nakładać i teraz żyję sobie fajnie, spokojnie i po swojemu. Zaraz do tego po swojemu wrócimy, ale też masz taką cechę, że spadła na ciebie diagnoza, najpierw Hashimoto, potem SIBO, ale ty zrobiłaś też z tego coś dobrego, bo napisałaś książki o tym. Tak. I jeśli się nie mylę, byłaś jedną z pierwszych osób, które otwarcie o tym powiedziały i to bez żadnej ściemy. Ty mówiłaś tam naprawdę o przykrych rzeczach, o których osoby znane, no raczej znane z telewizji, raczej nie chcą mówić, tak? Skąd to wynikało? To była jakaś forma autoterapii, czy ty wiedziałaś, że po prostu takich dziewczyn, takich ludzi jak ty jest więcej i że twoja historia może im coś... I to, ale tutaj znowu muszę pochwalić mojego narzeczonego Emiliana, bo to był jego pomysł. Okej. Okay. Bo tak jak się wspominałam przed chwilką, że ja na hejt się zamknęła w domu i po prostu przeczekała ten najgorszy moment, a on mówi, Kaśka, słuchaj, no i tak jakby, no nie możesz wyjść z social mediów, to jest też jakby część twojej pracy i tak dalej. No z tego więc też musisz żyjesz, się, tak. No taka, dokładnie, musisz się pokazać. Nie wiem, no być sobą dalej, tak? A jeśli będziesz się zamykać, nie mówić, nie wiem, może nie okłamywać, ale jakby, wiesz, może będzie ci po prostu... Może będzie ci po prostu lżej na sercu, jeśli się przyznasz. A jeśli możesz jeszcze komuś tym pomóc, napisz książkę. Ja mówię, nie, no co ty w ogóle gadasz? Gdzie książkę ja mam napisać? W ogóle o czym ja miała tam pisać? Okej, no Hashimoto to ma co druga Polka praktycznie. SIBO faktycznie, to było w ogóle raczkujące. Nikt wtedy o tym nie było. Ja też się odbijałam od ściany, od specjalistów, od... W ogóle no, dieta lot food map to też może jakiś jeden artykuł, ale nie było publikacji, nie było książek, nic nie było, tak? Bardzo mało dietetyków klinicznych, którzy się tym zajmowali stricte. Więc takim byłam dzieckiem krążącym po prostu we mgle. Ja mówię, no może faktycznie masz rację. To będzie taka forma trochę autoterapii, kamień z serca i jeszcze może komuś pomogę. Ja nie muszę oczywiście na tym zarabiać, bo to nie jest, wiesz, jakaś opowieść, tak? No raczej. Czy romans, tak. Sidło jakieś, tylko po prostu stricte poradnik, trochę o mnie, a może kogoś nie interesuje moje życie, może tylko sięgnie raz, rzuci, albo w ogóle nie zainteresuje się tą książką. Ale jeśli nawet jednej osobie ma to pomóc i ma trochę skrócić tę drogę, którą ja przeszłam, już do jakiegoś konkretnego lekarza go skieruję, na konkretne badanie, opowiem o objawiach, bo później się okazało, że wiele lasek ma po prostu tak same objawy jak ja, latami. I nic z tym nie robi. No wiesz, ale trudno jest przyznać się publicznie, że wiesz, piękna dziewczyna, która nagle ma spuchnięty brzuch, tak? Ogromne wsparcie od ludzi. Ogromne miałam wsparcie i zobaczyłam, jaki to jest poważny problem. Hashimoto to ja wiedziałam, że jest problem, tak? Ale nie sądziłam, że... Bo moja pierwsza książka, może z Hashimoto i SIBO, była bardziej nakierowana na Hashimoto, a o SIBO było taki jeden rozdział. I co było zaskakujące, że miałam więcej zapytań o SIBO. Bo to był temat. Słuchaj, ja czytałam o tym SIBO, ale i tak widzę siebie w tym. A może tu. Ja mówię, kurczę, a może szerzej mogłabym o tym napisać, bo to było takie liźnięte, nie było tak mocno, wiesz, nakierunkowujące i tak dalej. I znowu się zgłosiłam do wydawnictwa, czy piszemy drugą, oni pewnie. Podobne jakby na podobnych zasadach, bo tam też były wypowiedzi z oczywiście specjalistów, z którymi pracowałam, bo oczywiście ja nie jestem alfa omegą, mogę gdzieś ze swojej historii się tutaj, swoją historią się podzielić, ale nie prowadzili specjaliści, więc dlaczego mam się nie podzielić też tymi osobami z innymi, więc bardzo chętnie oni wzięli udział w tym projekcie. Jakieś przepisy, oczywiście też może właśnie jakaś, że ktoś czytając moją historię pomyśli, kurde, jestem taka sama, perfekcjonistka. Wszyscy są ważniejsi ode mnie, ja jestem na szarym końcu, nie wiem, w pogoni za celem po prostu lgnę, po prostu jak zaślepiona. Czy ty mówisz teraz o sobie? Tak, bo ja tak miałam. Wiesz, ja całe życie byłam na walizkach, cały czas byłam poza domem, a jak właśnie startowałam w zawodach, studiowałam, bo jeszcze tak to było, startowałam w zawodach, studiowałam i jeszcze tańczyłam jako cheerleaderka. To było wszystko w jednym czasie. Dobrze, że ja nie miałam chłopaka wtedy, bo ja bym w ogóle mnie chyba szybciej zostawił niż... Więc ja byłam bardzo sfokusowana na siebie, jakby dlatego ja byłam sama w swoim świecie, tak? No ja i mój trener i tam ktoś najbliższy. Więc bardzo ciężko było ze mną żyć
i cały czas w biegu. Nie? Więc, a teraz jak jest? Teraz to już jest zupełnie inaczej. Teraz jest tak, jak powinno być, moim zdaniem. Oczywiście był czas na to, żeby osiągnąć, wiesz, swoje cele i gdyby nie tamto życie, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, więc ja absolutnie niczego nie żałuję, żadnych decyzji, żadnych sytuacji, które zdarzyły się lata temu, czy właśnie to, nie wiem, głodzenie się, ta podejrzenie anoreksji, później, no programy to sam sukces, tak, ale różne jakieś tam, czy, nie wiem, starty w zawodach, no to musiało być wszystko po coś, żebym właśnie mogła nawet teraz z Tobą rozmawiać o tym, tak, i to był super czas i wiele mnie nauczył i wiem, że też wiele dziewczyn gdzieś tam się może ze mną gdzieś tam tutaj pojednać, zbić piątkę, wiesz, że jestem taka jak ty, muszę o siebie bardziej zadbać, pójść na te badania, a może podpytać się kogoś, nie na własną rękę, nie bagatelizować, wiesz, jakby pomyśleć o sobie. Bo jeśli ty nie pomyślisz o sobie, to nikt o tobie nie pomyśli. I jeśli ty nie pomyślisz o sobie, to też inni będą wokół cierpieć, tak? Więc czy... no teraz o tym tak jestem bardziej świadoma tego. Też mi się wydaje, że po tej diagnozie, po tym, że faktycznie ten stres, mi wpajali moi specjaliści, że ten stres, bo wiadomo, co innego, no możesz zastosować dietę, farmakologię przy leczeniu SIBO, tak, ale musisz dowiedzieć się, skąd to w ogóle powstało, tak, okej, okay, może to moja przeszłość zawodowa, tak, starty, to głodzenie się, ale to i tak wszystko to był stres dla organizmu, wiesz, treningi, no mała ilość kalorii, życie w biegu, śmierć mamy, jakaś tam, wiesz, depresja i tak dalej, to wszystko cały czas stres, to musiało gdzieś kiedyś wyjść, no i nie wyszło. Czy teraz dbasz o siebie lepiej? Tak, teraz oczywiście dbam o siebie lepiej. Jesteśmy tutaj w sparingu, w pięknym spa, wiesz co, no przede wszystkim, że po prostu jestem sama sobie szefem, to. Nie łapię się wszystkiego, co mi się pojawi na mojej drodze, a wybiórczo po prostu pracuję z ludźmi, z którymi czuję chemię, a nie, że muszę. Potrafię powiedzieć nie. Długo się tego sobie uczyłaś? I też innym, bardzo długo i jeszcze mam z tym problem, ale Emilia nie zdarzy się tą osobą, która ma bardziej twardą rękę. I tutaj my jesteśmy super uzupełniający się i tworzymy jeden organizm, więc super na siebie trafiliśmy. Ale teraz uwielbiam siedzieć w domu. Mamy pieska małego, wiesz, jakby uwielbiam. Nie mam problemu bycia ze sobą sama, ale zawsze potrzebowałam wielu ludzi wokół siebie, otaczałam się z wieloma ludźmi, różnymi, którzy podzielali moją pasję i tymi, którzy nie podzielali, którzy lubili imprezy i tak dalej, wiadomo, studenckie życie, ale zawsze byli wokół mnie ludzie. A teraz ja lubię ciszę, spokój. I swoje lubię mieć swoje takie, tak, małe grono. Wiadomo, było kiedyś większe, ale życie pokazuje, że ono się czasami wykrusza to towarzystwo. Tak musi być, ale chociaż jest małe, szczere i wiesz, i takie, w którym się dobrze czuję. Więc teraz żyję na własnych zasadach, slow life, wiesz, jakby staramy się żyć tak, że właśnie nawet ta Dominikana nasza, ktoś tutaj obserwuje, to może wie, w tamtym roku byliśmy na zimę w Dominikanie. I w tym roku wyjeżdżacie znowu. I to dla nas była też super decyzja, bo tak... Taka nas łapała po prostu przykra aura na zimę, pewnie jak większość tutaj nas w Polsce i stwierdziliśmy, że musimy to zmienić po prostu dla naszego zdrowia psychicznego. I to była super decyzja. I właśnie to jest taki jeden z elementów mojego slow life'u, który sobie wymarzyłam i na które pracowałam i mogę sobie na szczęście na to pozwolić i korzystamy z tego. To na koniec. Chciałam Cię zapytać, że gdybyś mogła cofnąć się do Nidzicy, do tej Kasi, która postanowiła wyjechać na studia i zacząć swoje własne życie. Czy dzisiaj mogłabyś dać sobie jakąś radę, która by ci pomogła szybciej albo łatwiej osiągnąć to, co masz dzisiaj? Znaczy ja wiem, że wszystko ma swój bieg i to było dobre, że to szło w takim tempie i takimi ścieżkami, bo trochę znam tańca, trochę fitnessu, trochę innego fitnessu, wiesz. Ale radę... Żeby się nie bać próbować, bo ja się nie bałam, wiesz, wyjechać na studia, różnych prac się łapać, żeby mieć na te studia, na jakieś swoje przyjemności, na realizację celów i tak dalej, bo jak nie było sponsorów, to musiałam sobie radzić sama, nie chciałam brać od rodziców, więc taka, żeby no mieć tą odwagę w sobie. No bo świat jest na tyle jakby otwarty i na tyle ludzie są też otwarci, że zawsze gdzieś znajdziemy pomoc, ale też trzeba mieć oczywiście otwarte oczy i uszy, bo nie każdy chce pomóc oczywiście, a tacy ludzie się też pojawiają na naszej drodze. Ale mi się wydaje, że ta odwaga, bo ona mi bardzo dużo dała. Dzięki, super było z Tobą rozmawiać i każdy, kto po raz pierwszy, może ktoś będzie, kto po raz pierwszy usłyszy z Tobą rozmowę, to na pewno zostanie z Tobą na dłużej. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, Kasiu.